Witam, witam serdecznie. Dzisiaj książka związana z naturalną nauką czytania Ala Makota, którą wymyśliłam, a Kasia Matyjaszek zilustrowała. Chcę tylko pokazać, że gdy książkę do czytania z dziećmi wybieramy, to dobrze jest, by dużo się tam działo ciekawych dla dzieci spraw, by były ilustracje większe niż mniejsze, by zwracać uwagę na to, że gdy dziecko samodzielnie będzie próbowało czytać, to tekst powinien być nie na kolorowym, na kolorowej ilustracji wydrukowany, tylko na białej, jasnej, na jasnym tle i żeby tekst był o czymś, żeby nie było tak. Może pamiętacie, za moich czasów, gdy uczyłam się czytać, no to były takie proste technicznie teksty, żeby jak najszybciej ta sztuka czytania znalazła się w moim posiadaniu. I na przykład czytaliśmy takie teksty: to dom, to domy, to dym, to dymy, to Ala i to Ela, Ala i Ela, oto one, tak? I to generalnie dawało radość, ale niewiele tam się działo w tym tekście. Teraz trochę mamy takie czasy, że dzieci potrzebują więcej fajerwerków niż tylko techniki czytania. Fajerwerków, czyli książka, czyli tekst, który mają czytać, powinien być atrakcyjny, coś tam się powinno dziać. I nie o samą technikę chodzi, by dziecko składało poszczególne litery, ale o to, żeby chciało to robić. To jest generalnie najważniejsze. Żeby chciało, bo jak będzie chciało, to złoży każdą literę ze sobą. I tą łatwiejszą, z otwartą sylabą, i te trudniejsze wyrazy. Tylko, że ono musi chcieć. To powinno być jego przekonanie, że ja chcę czytać, ja się chcę nauczyć czytać. Dlatego w tej książce Ala Makota są 4 opowiadania i tak to sobie wymyśliłam, że one są i łatwe, i trudne. Są łatwe, bo na każdej stronie jest zdanie, które się niewiele zmienia. Tutaj Ala chce pobawić się z kotem i co chwilę przynosi różne rzeczy dla niego, żeby się z tym kotem bawić, ale kot się dzisiaj nie chce bawić i ciągle wskakuje na płot, albo w bok na płot, albo siup na płot, albo robi ziu na płot. I generalnie po pierwszym czy drugim czytaniu dziecku czy z dzieckiem, dziecko już samo czyta tekst, no bo widzi ilustracje i pewne słowa mu się odkładają tutaj w głowie, a w pamięci odkłada mu się wszystko i potrafi to odczytać. Tylko że ten tekst jest nie tylko do przeczytania, ale też do porozmawiania. No to dlaczego jest tak, że dzisiaj kot nie chce bawić się z Alą? Dlaczego ta historia kończy się tak, że oto kot znalazł kotkę i pobiegł za tą kotką na taki specjalny koci plac zabaw? No, może dlatego tak jest i pewnie to wymyśliła Ala, która podgląda swoje koty tutaj na placu zabaw, że po prostu kot lubi chodzić własnymi drogami i wcale nie ma ochoty zawsze bawić się z nami, z ludźmi, tylko czasami. Druga opowieść jest o tym, żeby wykorzystywać skarby, które mamy na wyciągnięcie ręki, a to kamień, a to patyk, a to piórko, a to liść i coś z tym robić. Książka, ta opowieść Zróbmy coś, kończy się trochę zaskakująco, że oto na leżaku leży Ala, leży Adaś i nic nie robią, bo dobrze się jest czasami ponudzić. Czytanie wrażeniowe tej opowieści wygląda często z dziećmi tak, że ja czytam to, co jest napisane, a dzieci, gdy kończę czytać, mówią: zróbmy coś. Czyli na przykład na półce leży książka, o, ale wielka, a dzieci chórem mówią: o, zróbmy coś. Na ścieżce leży żuk, o, ale ładny, a dzieci: zróbmy coś. I co tutaj robi Ala i Adaś? No co robią? Robią zdjęcie temu żukowi, ale czy tylko? I teraz ktoś, kto kiedykolwiek pomagał żukowi wstać na swoje nóżki, no to mówią: o, tutaj dały listek, żeby żuk się przewrócił ze swoich pleców na nogi z powrotem. Trzecia opowieść jest o tym, że znam język zwierząt, bo to są bardzo proste historie i bliskie dzieciom, czyli od małego dzieci są uczone tego, że pies wydaje takie dźwięki, a kot tak miauczy, a krowa tak mruczy, a kura tak gdacze. Tylko ja poszłam krok dalej i nazwałam jeszcze emocje zwierząt. Krowa mruczy, dlaczego mruczy? Krowa chce zjeść trawę. Kura gdacze, dlaczego gdacze? Kura znosi jajko. Bocian klekocze, co się stało? Bocian widzi my
mysz, koza meczy. Z czego się cieszy? Koza bawi się z koźlątkami. Dzik chrząka, kogo ostrzega? Dzik ostrzega warchlaki. Pszczoła bzyczy, dlaczego lata koło kwiatów? Słoń trąbi, za kim tęskni? I kończy się to wszystko tak, że znam język zwierząt, jestem ich przyjacielem. I czwarte, ostatnie opowiadanie jest o tym, że my mamy skarby w sobie, będąc w rodzinie, będąc z bliskimi, najbliższymi, każdy coś ma. Ciocia na przykład ma takie skarby, że ma ubrania, a wujek ma rower i lubi z nim jeździć, a kuzynka ma pianino i lubi z nią grać, tak? A tata ma siłę i lubi się z nim bawić. A co mam ja? I znowuż tekst do czytania, który prowokuje dzieci do myślenia. Co mam ja takiego w sobie? Jakie skarby? Czyli książki do czytania w naturalny sposób sprawiają, że rozmawiamy o tym, o czym czytamy, rozmawiamy o sobie i czytanie nie staje się dla dziecka takim zadaniem, tylko staje się taką kolejną umiejętnością, którą się zdobywa, która jest potrzebna do życia. Tak jak dziecko się nie zastanawia, dlaczego uczy się chodzić i czy to jest takie zadanie, które mi wyznaczyła teraz mama i tata, babcia i dziadek, tylko po prostu dziecko chce chodzić, żeby jak najszybciej móc odbiec trochę dalej i poznawać ten coraz dalszy świat. Tak samo powinno być z innymi umiejętnościami, których najczęściej właśnie uczymy się w przedszkolu, a potem w szkole, na przykład czytanie. Ono ma być naturalną umiejętnością, z którą dziecko się spotyka, z którą się mierzy i którą sobie przyswaja, której się uczy, a nie tylko zadaniem, bo tak ktoś wymyślił. Róbmy wszystko, żeby czytanie kojarzyło się dzieciom właśnie z przygodą, z radością, z niespodzianką. Ala ma kota to pierwsza część serii, w przygotowaniu druga część, Ala ma emocje. Będzie się działo!